Masz w domu niepotrzebne koce lub ręczniki? Przynieś je do schroniska. Przed zwierzętami teraz trudny czas, a ocieplenie i zabezpieczenie but pomoże im przetrwać zimę. U nas zima jest bardzo ciężka, szczególnie, że tu jest teren otwarty, blisko jest rzeka, dużo niższa tu jest temperatura niż wyżej. Bardzo byśmy potrzebowali Państwa pomocy, jeśli chodzi o docieplenie but, kocyki, ręczniki, wszelkiego rodzaju takie cienkie szmatki, bo i do but potrzebujemy, i tutaj do izolatek dla kotów, dla kociaków, dla szczeniaków. Bardzo potrzebujemy właśnie takich rzeczy. W większości to są jednorazowe, musimy je wyrzucać, nie wszystko da się wyprać, odkazić. I jak dodaje Joanna Otto, jeśli ktoś chce przynieść karmę dla zwierząt, to najlepsza będzie karma dla kotów wolnożyjących. Zwierzęta schroniskowe mają zapewnione wysokiej jakości pożywienie. Mamy dotacje z miasta i staramy się tutaj utrzymywać wysoki poziom pokarmu dla zwierząt. Wtedy mamy mniejsze problemy gastryczne i ładne są kupy. To jest dla nas bardzo ważne, bo musimy je zbierać. Więc karma może mniej. Kotki, dla kotków na przykład, bo też pomagamy, dokarmiamy wolnożyjące koty. Ale najlepsza karma i warunki do mieszkania nie zastąpią miłości człowieka. Wiele zwierzaków tutaj ma za sobą tragiczne historie. Wszystkie zasługują na dobre życie. Liczba psów tak oscyluje się cały czas koło 50. Jakiś się wyadoptuje, to znowu coś przyjdzie, dwa się wyadoptują, trzy przyjdą. Tak koło 50, natomiast kotów mamy w tej chwili bardzo dużo, jesteśmy po kocim sezonie, bardzo dużo kociaków było w tym roku. Adopcje są owszem, ale bardzo byśmy też prosili jeszcze, jeżeli ktoś jest zainteresowany takim cudnym koteczkiem, zapraszamy, mamy do wyboru, do koloru, zarówno my, jak i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, wszędzie jest bardzo dużo kotów. A jak się wyadoptują, te możemy pomagać kolejnym, więc zależy nam na tej rotacji. A jeśli ktoś nie ma warunków do adopcji, może po prostu zabrać psa na spacer.